Dominika Komarnicka, witam i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. Michał M. miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, która przemycała kokainę i haszysz oraz używała broni typu kałasznikow. To ustalenia policjantów z Centralnego Biura Śledczego w sprawie zatrzymania we wtorek w Szczecinie znanego zawodnika MMA. Szajka miała przemycić do Polski w sumie 40 kg narkotyków o wartości 14 milionów złotych. Śledczy nie informują, jaką rolę w grupie miał odgrywać szczeciński sportowiec. Wiadomo, że zatrzymano go wraz z innymi 20 osobami. Michał M. trafił do aresztu na 3 miesiące. Jego adwokat zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Na warunki pracy w jednym z największych zakładów mięsnych w regionie, Animex, żalą się ukraińscy pracownicy. Mówią, że pracują po kilkanaście godzin dziennie, nie mają wolnego i są zatrudnieni na śmieciówkach. Sami nie chcieli zabrać głosu w obawie przed zwolnieniami. W ich imieniu problem ujawnił konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie. Jak mówi, nie planuje powiadamiać organów ścigania, zwraca tylko uwagę i daje czas zakładom, aby same wyprostowały nieprawidłowości. Rzecznik prasowy dawnego Agryfu poinformował, że zarzuty pracowników są nieprawdziwe. Obecnie w zakładach mięsnych pracuje około 300 Ukraińców. Radni koalicji wybrali Mićkę na nowego wicemarszałka województwa. Wybór wywołał na sali duże emocje. Politycy opozycji twierdzą, że nastąpił z naruszeniem prawa. Mićko zastąpił partyjnego kolegę z PSL Roberta Grzywacza, który nie chciał ustępować. Nowy wicemarszałek w rozmowach pod krawatem zapewnił, że były to chwilowe emocje, a PSL jest jak jedna wielka rodzina. No jestem przekonany, że kolega Robert Grzywacz po tych emocjach, które myślę, że już na drugi dzień opadły, dalej będzie naszym kolegą, choć z szeregu naszej partii zgodnie ze statutem wykluczył się. Wzrosła liczba nieszczepionych dzieci w naszym województwie. Do końca września tego roku ze szczepień swoich dzieci zrezygnowało 400 rodziców. To o 1/3 więcej niż w całym 2015. Jak informuje Sanepid, z roku na rok coraz więcej osób nie szczepi dzieci przeciwko odrze czy śwince, ale także przeciwko błonicy i tężcowi, mimo że szczepienia są obowiązkowe, a do tego darmowe. Sam Sanepid nie może ukarać rodziców za to, że uchylają się od obowiązku. Może za to zrobić to wojewoda. Najwyższa kara finansowa, jaką w tym roku nałożył, to 3000 zł. Filharmonia świętuje urodziny swojego patrona Mieczysława Karłowicza. Z tej okazji Orkiestra Symfoniczna Filharmonii nagrała płytę z jego utworami. Premierowy koncert promujący album odbędzie się 10 stycznia. Płyta składa się z 3 utworów: koncert skrzypcowy, smutna opowieść oraz rapsodia litewska. W środę w holu Filharmonii stanęła też wystawa poświęcona kompozytorowi. Z okazji 140. rocznicy urodzin Mieczysława Karłowicza na jednej z kamienic na Niebuszewie powstał poświęcony mu mur. Karłowicz jest patronem Filharmonii w Szczecinie od 60 lat. Dzisiaj będzie pochmurnie, chociaż można liczyć na przejaśnienia w całym regionie. Lekko powieje i będzie nieco chłodniej niż wczoraj. Niewiele powyżej zera w Dębnie, Choszcznie i Drawsku, maksymalnie 3-4 stopnie, odczują mieszkańcy Świnoujścia, Rewala i Kołobrzegu. Życzę Wam udanego dnia i zapraszam po 14 na polecanki. Do zobaczenia w sieci. Szczecin.